To ja zacznę w takim razie od Władysława Kosiniaka-Kamysza. W Gazecie Wyborczej pytany o to, czy podpisałby ewentualną ustawę o związkach partnerskich i aborcji, mówi, to zależy, możemy przeprowadzić referendum w tej sprawie. Jak to się ma do tych deklaracji wcześniejszych o konserwatyzmie Władysława Kosiniaka-Kamysza i tego zamieszczania wizerunku na przykład świętej Rity? Tęczowy Władek po prostu, dla każdego coś miłego, jakby udzielił wywiadu dla naszego dziennika, czy dla Radia Maria, to byłby konserwatystą, katolikiem, obrońcą moralności chrześcijańskiej, a jak udziela wywiadu dla liberalnej Gazety Wyborczej, no to w tym momencie mruga okiem, że w zasadzie no, nie jest przeciwny, oddajmy głos ludziom w tej sprawie. Rzeczywiście w ramach Koalicji Polskiej w naszym programie uzgodnionym z Kukizem mamy rzeczywiście kwestię referendum i niewykluczone, że tak istotne sprawy mogły być takim obróbkom poddane, a więc dzień referendalny, jeśli byłby taki ustalony raz w roku, to te najistotniejsze dzielące Polaków problemy mógłby rozstrzygać. Ja uważam, że związki partnerskie powinny być wprowadzone tu i teraz. Jeżeli by tej większości nie było, propozycja referendum w tej sprawie nie jest propozycją złą. Szczególnie wtedy, kiedy odzyskamy Senat i wtedy taką inicjatywę Senat mógłby przedłożyć. To jest ma duży ostrzał, tak się tak patrzy, święta Rita, związki partnerskie, aborcja. A dlaczego nie? No zobaczmy na brytyjskich konserwatystów. To rząd brytyjskiego premiera Camerona wprowadził nie tylko związki partnerskie, ale małżeństwo homoseksualne na agendę swojej partii. Ale też tak się patrzy na inne poczynania PSL-u. No raz jest w koalicji europejskiej, potem wychodzi z niej i startuje samodzielnie. To nie pokazuje takiej zmienności Kosiniaka-Kamysza? Nie, ja widzę stałość Władysława Kosiniaka-Kamysza dla obrony konstytucji. Władysław Kosiniak-Kamysz zrezygnował ze wspólnego dużego bloku w wyborach parlamentarnych, dlatego że uznał, że po wyborach do Europarlamentu ta szeroka koalicja antypisowska była zbyt szeroka i w związku z tym no, to było niewygodne z punktu widzenia elektoratu PSL-u. No więc czy Władysław Kosiniak-Kamysz trochę się kłóci sam ze sobą? No tak, no, natomiast rozumiem, że to chodzi o to, że jest już w kampanii prezydenckiej. W dni parzyste Władysław Kosiniak-Kamysz idzie solo, w dni nieparzyste chce iść w drużynie z liberałami i zwolennikami narzucania Polsce i Polakom różnych dziwactw obyczajowych, a jednym słowem nie ma tutaj pewnej konsekwencji, dla każdego coś miłego. Nie jest tak, że jest zmienny po prostu Władysław Kosiniak-Kamysz, no bo najpierw idzie do wyborów europejskich z Platformą Obywatelską w koalicji europejskiej, teraz idzie oddzielnie, no i szedł oddzielnie w parlamentarny. Panie redaktorze, polityk centrowy, partia centrum w sprawach ważnych i istotnych jest gotowa i możliwe są zawieranie porozumień i współpraca zarówno z Polską Zjednoczoną Prawicą, jak i także ze środowiskami lewicowymi, ale w sprawach ważnych i istotnych. Natomiast niech pan nie oczekuje od posła Kosiniaka-Kamysza czy od posła Marka Sawickiego, że zagłosują za eutanazją, za związkami partnerskimi, za aborcją na życzenie? Nie, tego nie zrobimy. Taktyka na najbliższe wybory prezydenckie, z uwagi na ogromne zamieszanie po stronie opozycji totalnej, z jednej strony wymaga zdobycia poparcia opozycji totalnej, czyli pokazania się jako polityk liberalny, a z drugiej strony już w wyborach pokazania się jako polityk konserwatywny po to, żeby mieć większe szanse z kandydatem Konfederacji czy z samym Andrzejem Dudą. Portal TVP Info. Wiesz więcej.